Race for the Galaxy. Moja gra numer 1. Ma już 10 lat, ale nie jest ona dla wszystkich. Próg wejścia jest olbrzymi z powodu ogromu ikon na kartach. Nauczenie kogoś w to grać to olbrzymie wyzwanie. Nauczenie kogoś grać w to dobrze, tak aby partia trwała 30 minut i wszyscy gracze przy stole reprezentowali podobny poziom, potrzeba na to przynajmniej kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu partii, które będą trwały dużo dłużej niż te 30 minut. Jump Drive to gra Toma Lehmana, która osadzona jest w tym samym uniwersum i wykorzystuje te same grafiki, ale z dużo mniejszym progiem wejścia, a która ma też sporo wspólnego ze swoim starszym bratem. Ale czy warto się nią zainteresować? Szczególnie tyczy się to tych osób, które tak jak ja grają w race. Zobaczmy. Celem graczy jest zebrać jako pierwsi 50 punktów zwycięstwa. Punkty zyskujemy oczywiście dzięki kartom. Mamy ich dwa rodzaje. Developmenty i światy. Developmenty mają w lewym górnym rogu ikonę rombu, a światy okręgu. W środku jest cyfra oznaczająca koszt wystawienia takiej karty, a płacimy go kartami. Zaczynamy z 7 na ręku, z czego zostawiamy sobie tylko 5. W pierwszej partii możecie użyć przygotowanego przez autora zestawu kart. Weźcie wtedy karty z tą samą literą w rogu, np. C, B lub A. Odłóżcie Survey Team w ilości równej liczbie graczy oraz wszystkie żetony eksploracji. Możemy zaczynać. W swojej turze wystawiamy jeden development lub jeden świat, albo jeden development i jeden świat. Za wystawione karty trzeba zapłacić kartami z ręki. Dlatego ważne jest, żeby od samego początku partii nie przywiązywać się do tego, co macie na ręce. Większość z tego będzie służyła wam jako waluta do zapłacenia za wystawienie kart. Kiedy wszyscy gracze zdecydują się, co robią, odsłaniamy karty i płacimy koszt. Jeżeli wystawiacie tylko jeden development, jego koszt jest pomniejszony o jedną kartę. To oznacza, że investment z credits mogą wystawić za zerowy koszt. Akurat ta karta da mi zniżkę na developmenty wystawione w kolejnych rundach. Na koniec tury zyskujemy punkty i dobieramy kartę. W tym przypadku dostaję 1 punkt i 0 kart. W kolejnej turze mogą wystawić Consumer Market. Normalnie trzeba za nią zapłacić 2 karty, ale ponieważ mam Investment Credits i wystawiam tylko jeden Development, znowu nic nie płacę. W kolejnej turze wystawiam Świat, Artist Colony. Muszę za niego zapłacić 1 kartę. Jeżeli wystawiam tylko jeden świat, wówczas po jego zagraniu mogę dociągnąć jedną kartę. I znowu zarabiam punkty. Tym razem już więcej, bo Artist Colony i Investment Credit ze sobą się kombują. Jeden punkt za każdy niebieski świat i jedna karta za każdy niebieski świat. Jeżeli nie wiecie, co zrobić, możecie wziąć żeton eksploracji, dzięki któremu dociągacie nowe karty. A następnie odrzucacie wszystkie oprócz dwóch. Mogą sobie na przykład zostawić Consumer Markets i wystawić drugą kopię tej karty, dzięki czemu będą dostawać więcej punktów. A co jeżeli wystawiamy dwie karty? Wówczas nie mamy żadnych dodatkowych zniżek na developmenty, ani nie ciągniemy karty po wystawieniu świata. Są jeszcze inne aspekty gry i ikony. Na przykład siła militarna, która pozwala na wystawienie światów z czerwoną obwódką za darmo, o ile mamy odpowiednio wysoką siłę. Tak gra, aż ktoś zbierze 50 punktów, co zazwyczaj trwa jakieś 5-6 rund, czyli 10-15 minut. Serio, nawet pierwsza gra nie będzie trwała dłużej niż 30 minut. Jump Drive to prawdziwy wyścig i z każdą kolejną rundą zarabiamy więcej punktów i więcej kart. Szukanie odpowiednich kombinacji kart daje dużo frajdy, ale... jeżeli ktoś szuka gry z interakcją, to nie znajdzie jej w Jump Drive. To kwintesencja pasjansa, bo praktycznie nic, co robią inni gracze, nie wpływa na nasze decyzje. A mimo to Jump Drive mi się spodobało. Świetny filler, który daje mi chociaż częściowo podobne wrażenie z rozgrywki co Race for the Galaxy. Poza tym jest to tytuł, który należy pokazać na początku, jeżeli chcecie kogoś nauczyć grać w Race'a. Ikony i sama koncepcja gry są na tyle podobne, że po paru partiach Jump Drive będzie dużo łatwiej zrozumieć rozgrywkę starszego brata. Uwielbiam Race'a i dodatki do niego. No dobra, poza Xeno Invasion. Tak samo lubię Roll for the Galaxy. Jump Drive znakomicie wpisuje się w rodzinę kosmicznych gier Toma Lehmana i nawet zatwardziali fanie pierwowzoru tacy jak ja mogą odnaleźć tutaj olbrzymie pokłady regrywalności i radochy z gry. Mam na imię Marcin, a to były 3 minuty z Jump Drive.